Chciałbym Państwa powitać, podziękować za przybycie, podziękować organizatorom za to spotkanie i zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, no i za realizację całej kampanii, którą staramy się wspierać. Nasz udział tutaj, mam nadzieję, no nie jest tylko takim udziałem, tak powiem, oficjalnym czy symbolicznym, tylko rzeczywiście chcemy tutaj blisko współpracować i też zrozumieć, w jaki sposób Państwo widzą problemy i wyciągać wnioski nie tylko na jak projektować tą kampanię, ale także kolejne działania z tym związane. Ja myślę, że tak jak Pan tutaj przedstawił, cele tej kampanii, one są jednak mimo wszystko dosyć wąsko pojęte, tak jak ja rozumiem to, że musimy walczyć z mową nienawiści, no to pojmuję to znacznie szerzej. Generalnie każde sformułowanie czy też działanie, które ma w sobie taki wątek nienawiści wobec drugiej osoby, nietolerancji, dyskryminacji, niezależnie od tego, jak zdefiniujemy tą grupę, którą chcemy chronić. I myślę, że tego rodzaju działania no, są znacznie szersze i ta kampania oczywiście się w nie wpisuje, ale też chciałbym podziękować za zaproszenie tak szerokiej grupy osób, które ma duże doświadczenie i podziękować Państwu za przybycie na to spotkanie z działaniami, które no, właśnie mają ten szerszy charakter i myślę, że to spotkanie też zainicjuje taką synergię między Państwa działami, którą będziemy mogli wykorzystać i żeby szerzej spojrzeć na te problemy, a także wzmocnić nasze działania. Myślę, że jeśli miałbym coś powiedzieć od siebie, to myślę, że bardzo ważne jest zadbanie o to, żeby te tematy poruszane w kampanii, żeby to nie były puste hasła dla młodych ludzi, tylko żeby rzeczywiście one trafiały do nich i żeby zderzały się z ich bezpośrednim doświadczeniem, żeby mogli odnieść to do siebie. Wcześniej żeśmy trochę o tym rozmawiali, ja myślę, że tutaj bez jakby ujmowania jakichkolwiek z poruszonych tematów, często te tematy, które jakby są ważne w Europie, są dla polskich na przykład uczniów, młodzieży niekoniecznie ważne, dlatego że nie mają na przykład do czynienia z imigrantami w ich miejscowości, w ich szkole. To jest oczywiście kwestia, która jest ważna do dyskutowania, ważna do omawiania, bo też na pewno w Polsce będzie coraz więcej imigrantów, ale też trzeba dawać przykłady myślę, młodym ludziom, które bezpośrednio mogą odnieść do tego, co się dzieje wokół nich. I tutaj szukanie takich przykładów na pewno będzie ważne w tej kampanii. Jeżeli mówimy w ogóle o internecie, to myślę, że każdy z nas spotkał się z przejawami nienawiści. Jest to jednak medium dosyć nowe. Na pewno te uregulowania prawne nie są tak precyzyjne jak chociażby w przypadku prasy. I też są zupełnie inne wyzwania, chociażby anonimowość. I myślę, że są takie banalne stwierdzenia, jednak kluczowe dla tej kampanii. Ja sam zastanawiałem się przy tym spotkaniu, na ile stykam się z taką nienawiścią i tak żeśmy sobie dyskutowali, że my to jesteśmy tacy jeszcze ustecznieni, to znaczy nie używamy ani tam Facebooka za bardzo i tak dalej. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że w sumie no, z raz albo dwa udało, znaczy no, nieopatrznie przeczytałem komentarze pod jakimś artykułem o ministerstwie i nawet mojej osobie, bo to ministerstwo to jeszcze. I wtedy jakby bardzo szybko można sobie uświadomić, że to z tymi przejawami nienawiści każdy z nas się może spotkać i to bardzo szybko. I w internecie rzeczywiście no wszystko właściwie jest możliwe. I warto się zastanowić, jak uczyć młodych ludzi, żeby jednak bardziej odpowiedzialnie się posługując tymi mediami zachowywali. No i teraz oczywiście szkoły, według nas edukacja i szkoły są tutaj kluczowe. Oczywiście bardzo dużo takich działań edukacyjnych ma miejsce poza szkołą, jednak szkoły są wciąż tym miejscem spotkań dla młodych ludzi i głównym miejscem doświadczenia. Nie mówię tylko o samych lekcjach, ale oczywiście lekcje też są ważne, dlatego chociażby, że mamy zajęcia z informatyki, gdzie tego rodzaju tematyka jest wpleciona w te zajęcia. Oczywiście ja zawsze mówię o tym, że w Polsce mamy ponad 600 tysięcy nauczycieli i kilkadziesiąt tysięcy szkół i ciężko jest powiedzieć, że w każdej szkole to jest dobrze realizowane, na pewno nie jest. Na pewno tutaj trzeba nauczycieli wspierać, edukować, rozwijać ich umiejętności, pokazywania młodym ludziom, jakie konsekwencje niesie chociażby brak tolerancji i tego rodzaju nieodpowiedzialne działania w internecie. Ważne jest jednak, żeby ta kampania też do tych szkół dotarła i tutaj prosiłbym o niezapominanie o tych o skostniałym systemie edukacyjnym, jednak jako dobrym też medium do dotarcia do młodych ludzi, do zderzenia się także z ich bezpośrednim doświadczeniem. Tutaj też warto podkreślić, że
nie mówiąc tylko o informatyce, że nowa podstawa programowa w szkołach bardzo, bardzo szeroko nawiązuje do tego rodzaju treści. Te treści są tam wpisane. Oczywiście pytanie znowu, jak są realizowane, ale mamy bardzo dużo dobrych przykładów. Mamy też tych dzisiaj przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji, który tego rodzaju działania od lat prowadzi i myślę, że Państwo je znają. I też są też zajęcia, które moim zdaniem są bardzo wartościowe, które pokazują, no, tego rodzaju warsztaty, które pokazują młodym ludziom, jak się zderzają i z takimi przykładami, które mogą sobie, dzięki którym mogą sobie sami wyobrazić, jak w takiej sytuacji by to odczuli, tak? Jakby to było, gdyby ta nietolerancja w nich uderzyła, jakby zareagowali, jak no, rozwinąć pewnego rodzaju empatię. Mam nadzieję, że to myślę, że to są dobre działania i tego rodzaju też działania, ta kampania będzie w sobie zawierała. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, ważne jest, mówimy o uczniach, o młodych ludziach, ale kluczowi są także nauczyciele. To są to osoby, które rzeczywiście bardzo szeroko mają, no, bardzo szeroki zasięg i dzięki ich zaangażowaniu można bardzo wielu zyskać i mam nadzieję, że też uda się Państwu tutaj także nauczycieli w tą kampanię włączyć. I kończąc, chciałbym podziękować jeszcze raz Państwu za przybycie. Ja niestety nie będę mógł zostać na całe spotkanie, bo jest dzisiaj dzień sejmowy, ale już się wyposażyłem trochę, bo mam znaczek tutaj, no hej, mam nadzieję, że może być w Sejmie, choć ciutko może dzisiaj. Tam na pewno też taka kampania by się przydała trochę innego rodzaju, ale... Mogę może dla posłów jeszcze bym się rozdał i będzie trochę przyjemniej. Karol, życzę owocnych dyskusji. Nawet jak ja opuszczę to spotkanie, to pracownicy ministerstwa zostaną i mamy, też się włączą w tą dyskusję. W każdym razie też będziemy myśleć, jak Państwa pomysły, jak Państwa rozmowy przełożyć na nasze działania. Dziękuję bardzo.